studio festiwalowe PWM-u na 8. festiwalu Prawykonań. Jesteśmy tuż po koncercie. Tam trwa spotkanie, podczas którego kompozytorzy odpowiadają na pytania publiczności, ale my tutaj chcielibyśmy porozmawiać z Ewą Szczecińską i z Krzysztofem Stefańskim na temat tego, co właśnie zabrzmiało. Chciałbym usłyszeć wasze wrażenia i myślę, że nasi widzowie również. Ewo, od ciebie zacznę, ale może zaproponuję ci taki układ, żebyśmy od drugiej części zaczęli, bo tam pojawił się utwór, który ją otwierał, który jest szczególny. Masz na myśli preludium i wielką fugę z pod tytułem Katastrofa Joanny Wnuk Nazarowej. Tak, no to było w ogóle przeżycie, wykonanie tego utworu na wielką orkiestrę, ale ta wielka orkiestra wcale nie przytłaczała w tym utworze. W dodatku, już w samym tytule mamy wielką fugę. Jakieś dwa tematy, ścisłe przetworzenia, stretto, raki i tak dalej, bo kompozytorka zdradziła nam, że pracowała tutaj bardzo tak precyzyjnie. Ale tak naprawdę w tym utworze chodziło o coś zupełnie innego. Ten podtytuł Katastrofa i cytat z psalmu francuskiego autorstwa Hugenota, który został zamordowany podczas nocy świętego Bartłomieja. To było dla mnie jak jakieś takie memento. Pamiętajmy, że coś straciliśmy, coś możemy stracić. No, ta sytuacja nie jest sytuacją przeszłą, może powrócić w każdym momencie. Też miałeś, Krzysztofie, takie wrażenia? Tak, jakby ten pojawienie się tego głosu solowego jeszcze dodatkowo potęgował to fakt, że to był sopran chłopięcy z towarzyszeniem harfy haczykowej, no to było przeniesienie się w zupełnie inną rzeczywistość, też scenicznie to było rozegrane, że ci soliści znajdowali się na pierwszym balkonie. Więc mieliśmy tutaj grę dwóch planów i ten plan właśnie tej poruszającej pieśni, wypływającej gdzieś z tej kontrapunktycznej roboty, on rzeczywiście bardzo, bardzo mocno uderzał, bardzo tak, wywoływał emocje. I myślę, że to jest właśnie chęć zakomunikowania czegoś, właśnie przejścia, wyjścia poza czysty warsztat. I wydaje mi się, że też na przykład podczas pierwszego koncertu mieliśmy utwór, który bardzo chciał coś zakomunikować. Myślę o utworze Ryszarda Gabrysia. Też posługując się różnymi cytatami, nawiązaniami. Ten utwór miał w sobie też coś z takiej bardzo dosadnej obrazowości. Te syreny, które nagle się pojawiają, bardzo czytelnie oddające właśnie jakąś taką grozę końca XX i początku XXI wieku. Zastanawiałem się przez sekundkę, czy to nie jest może nazbyt dosadne, nazbyt obrazowe, ale kiedy tak myślę, to chyba nie. Ja myślę, że w tym utworze Joanny Wnuk Nazarowej jest zaskoczenie i to jest bardzo ważne. Myślę, że w przyszłości dobrze byłoby, gdyby o tym cytacie, o tym powrocie, o tej całej idei przed wysłuchaniem tego utworu w ogóle nie rozmawiać, bo wtedy no wszystko wiemy, wszystko jest jasne. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, opowiedzieli kawał od końca, albo nie wiem... Albo zakończenie smutnej w gruncie rzeczy historii. Tak, tak, tak. Także no jeżeli przyszedł ktoś na ten koncert, nie wiedział, co go spotka, zna tylko tytuł Prélude et grand fugue, la catastrophe, francuski tytuł, no to rzeczywiście to działa wtedy. To teraz mamy kolejny utwór w tej drugiej części, zupełnie inny, utwór kontrastujący. To pozwolisz, Ewo, że zacznę tym razem od Krzysztofa. Jakie miałeś, Krzysztofie, wrażenia dotyczące tej drugiej kompozycji o magii ogrodów, jak sama kompozytorka wyjaśnia w nocie autorskiej? To był bardzo sensualny utwór, tak naprawdę bardzo prosty, ale w takim raczej pozytywnym sensie, że nie był przeładowany liryczny. Tak i
No, oczywiście też wspaniała Joanna Fleszel, prawda, w partii solowej. Natomiast no, w porównaniu do tego uderzenia z końcówki Wnuk na Zabawie, no, to był zdecydowanie bardziej wrażeniowy utwór, może nie aż tak silnie nacechowany treściowo. Tam był ciekawy pomysł w partii soprano, żeby nie podawać tekstu somatycznego, tylko właśnie sylaby, które będą dobierane, jak rozumiem, przez śpiewaczkę. I moim zdaniem to się całkiem sensownie sprawdziło, bo rzeczywiście z jednej strony ten powab głosu śpiewanego, sylaby, które gdzieś chcemy sobie łączyć w jakiś tekst, ale jednocześnie tego tekstu nie ma. Mm-hmm. To moim zdaniem było ciekawe. Tak, no to zmysłowe. Było absolutnie klucz do tego utworu. To, że słyszymy sylaby, samogłoski, spółgłoski, które tworzą rytmy, melodie, zestawione właśnie z rytmami i melodiami dźwięków muzycznych, czysto muzycznych, niewokalnych, to znaczy instrumentalnych. I z tego wyłania się właśnie taka bardzo zmysłowa narracja, jak powiedziałeś, ale przywodząca jakiś, nie wiem, rodzaj poezji jakiejś orientalnej, w jakimś języku, którego do końca nie znamy. No bardzo, bardzo taki smakowity, wydaje mi się, pomysł tej kompozytorki. Mnie ten utwór zafrapował, ja go słyszałam najpierw na próbie, potem na koncercie i muszę powiedzieć, że jest w nim coś takiego, że ja go pamiętam, cały czas gdzieś go słyszę. Więc niby taka właśnie prostota, zmysłowość, no taka rzeczywiście bardzo smakowita, cudowna partia solowa Joanny Fleszel. No to jest genialna śpiewaczka. Ten koncert był bardzo ciekawie zakomponowany, ta druga część szczególnie, no bo tak, po takim utworze, który eksponuje formę pani Joanny Wnuk-Nazarowej, drugi utwór, który może bardziej w stronę emocji, ekspresji, wreszcie trzeci utwór, który znowu gdzieś to myślenie konstrukcją, mechanizmem, kółkami zębatymi, które tutaj są bardzo konkretnie ujęte, formę, którą kompozytor Krzysztof Mejry przedstawił w nocie autorskiej, czyli Miroir au carré. Otóż to, dziękuję. Zwierciadła w kwadracie. Tak. Zwierciadła w kwadracie. Mechanizmy, których słuchacz nie musi być świadom, ale które działają tam pod spodem. Ja muszę powiedzieć, że słyszałem je i to było fascynujące, przysłuchiwać się tym wszystkim właśnie trybikom. Czy miałaś podobnie? Tak, ale mnie też ten utwór bardzo zaskoczył, dlatego że był nietypowy w jakimś sensie dla muzyki Krzysztofa Mejera, który lubi duże formy, duże narracje, a tutaj miniatura. W dodatku, no tak się nastawiłam, czytając właśnie tę notę, że tutaj będzie taka złożona, gęsta polifonia, raki, inwersje, właśnie to wszystko, o czym mówiliśmy przy utworze Joanny Wnuk-Nazarowej. Tymczasem, owszem, to wszystko tam jest, ale zauważ, że tak jak Krzysztof Mejer kończy komentarz do tego utworu i pisze, że ale tak naprawdę te procedury słuchacza nie muszą interesować, w ogóle nie powinny interesować i rzeczywiście w rezultacie powstała taka lekka muzyka przy tych wszystkich procedurach, po prostu. I to było, myślę, bardzo, bardzo pozytywne. To prawda. Krzysztofie? Ja nie wiem, czy lekka. Dlatego, że oczywiście nie czujemy tych trybików, ale ta muzyka jest tak nacechowana i oczywiście to, co jest w niej najważniejsze, to jest niezwykły zmysł dramaturgiczny, który u Krzysztofa Mejera bardzo często się uwydatnia i to jest w zasadzie najważniejszy rys jego twórczości przy całej konsekwencji warsztatowej, która też jest dla niego typowa, tak? Ale to zawsze służy czemuś i ta skondensowana narracja z tą, to w zasadzie tam jest erupcja, te kotły, które to wszystko uruchamiają na początku. Tak? Dźwięków, przestrzeni. Przestrzeni. Tak. No, to jest bardzo wysmakowane, potem oczywiście mamy moment wyciszenia i znowu wracamy, to jest dosyć klasyczna forma, tak. Znowu wracamy do kolejnej kulminacji, ale jakby no jest to utwór, który wciąga, bo to ta narracja wciąga i właśnie zapominamy, wydaje mi się, o tych szczegółach, nawet jeżeli podskórnie je czujemy. Słuchajcie, to teraz niczym w maszynie do pisania przesuńmy
mechanizm do początku. Alina Zbigniewa Bagińskiego, czyli też od początku, od nowej linijki, kompozycja, która otworzyła dzisiejszy koncert. Riff, który wracał, który był modyfikowany, który rzeczywiście otwierał każdą kolejną część, niczym właśnie od nowej myśli, nowa linijka. Dosyć czytelna forma, mam takie wrażenie, ale powiem szczerze, że jak na początek, jak na otwarcie wieczoru, bardzo mi ten utwór pasował w takim ujęciu. Ewo? Charakter preludiowy, absolutnie się zgadzam. Świetny utwór na otwarcie, bo to jest takie nowy początek, nowe otwarcie, wiosna, prawykonania. Właśnie bardzo dobry wybór. No i też pomysł kompozytora, żeby dostając zamówienie na utwór orkiestrowy, wyrzucić właściwie kwintet smyczkowy. No właśnie, kwartet, bo kontrabasy, znaczy, tak, kontrabasy, tak, właśnie, kontrabasy znaczy, zostały. Tak, skrzypce, altówki, wiolonczele wyrzucone, natomiast kontrabasy są i sobie tam szaleją na sposób... No miały dosyć dużo do grania. Tak, tak, 6 kontrabasów, tam sporo było do grania. Ale ten utwór, no chciałabym go może jeszcze raz wysłuchać, może chciałabym obejrzeć partyturę, ponieważ w nim jest jakieś takie pęknięcie. Najpierw ten taki właśnie niemalże drive, a potem tak jakby jakieś takie przełamanie i otwarcie zupełnie innego, nowego rozdziału, tak, który już jest poważny. Ale a czasami też taki groteskowy i były też elementy humorystyczne wręcz. No, ten walczyk, który się tam pojawia. Albo taki quasi big bandowy. W zasadzie w charakterze skerca, bo ja bym powiedział, że można tam wyróżnić wręcz elementy cyklu sonatowego, bo i pojawia się ten walczyk i potem jest taka część wyciszona z wiodącą rolą fletów. I potem właśnie pojawia się repryza tego motywu fortepianowego, który znowu to wszystko uruchamia i doprowadza nas do finału. Bardzo czytelna forma. Myślę, że tutaj właśnie to był najlżejszy utwór w programie dzisiejszego koncertu i takie bardzo energetyzujące otwarcie, więc jeśli ktoś pomiędzy jednym a drugim koncertem, przerwa była krótka, zapomniał albo nie zdążył kupić kawy, to na pewno to było takie orzeźwienie. No i prowadził do utworu, który no lekki nie był, czyli do koncertu skrzypcowego Elżbiety Sikory. Bardzo gęsta muzyka, bardzo masywna, ale też jednak z ukłonami w stronę brzmień dawnych wieków, można tak powiedzieć. Nie tylko Stradivarius, przepraszam, w rękach skrzypka, ale też pewne gesty, które jako żywo nawiązywały do literatury skrzypcowej XIX, czy nawet czasami słyszałem tam i XVIII wiek. Co sądzicie o koncercie skrzypcowym Elżbiety Sikory? Kto pierwszy? Krzysztof. Oczywiście Elżbieta Sikora lubi mówić, że ma ten swój osobisty pakt z tradycją, więc to nie jest u niej nowość, że do tej tradycji nawiązuje i myślę, że kiedy ma się do dyspozycji świetnego skrzypka, jakim jest Linus Roth, to trzeba grać na jego mocne strony, a jego mocną stroną jest oczywiście piękny dźwięk, jaki wydobywa z instrumentu, Stradivariusa, fantastyczna technika, ale oczywiście napisze się dla niego inną partię niż na przykład dla Karen Hellquist. Więc te elementy tradycyjne, no po prostu były na miejscu. Ciekawe, że ta partia solowa, no ona jest wiodąca. Ona w zasadzie ciągnie się bez przerwy. Z pewnymi modyfikacjami można by ją wyjąć i byłaby sonata skrzypcowa Elżbiety Sikory. Natomiast właśnie ta masa orkiestrowa, miałem wrażenie, że ona jakby instrumentuje tę partię solową, ale jakby nie wprost, tylko instrumentuje, tak można powiedzieć, emocje, charakter tej muzyki. Je po prostu podkreśla i wzmacnia. I to jest ciekawe. I rzeczywiście mówiłeś o masywności tego brzmienia. No tam te one się aż przelewały, te masy dźwięku. I piękny gest w finale, gdzie właśnie za tej masy właśnie wychodzi prosta melodia.
Klamra, tak patrzę na ciebie, czy ja dostrzegam rezerwę wobec tego utworu? Ależ absolutnie nie. To nie, ja, może to jest taki mój introwertyzm, który się tutaj objawił, wręcz przeciwnie. Ja muszę powiedzieć, że tak jak mam w pamięci cały czas utwór Nicolette Burzyńskiej, tak samo mam właśnie w pamięci utwór, ten koncert skrzypcowy Elżbiety Sikory. I moje słuchanie tego utworu jest bardzo osobiste. To znaczy, no to jest oczywiście klasyczny koncert, trzyczęściowy, jest kadencja, która jest zapisana. Dałem się uwieść w kadencji bez pytania. Tak, w każdy szczegół zapisany. To nie jest improwizowana kadencja, ale to jest po prostu w ogóle osobny utwór, piękny. Do tego, no tu jest po prostu wszystko tak, jak powinno być. To znaczy spotkanie solisty z kompozytorką. Oni się nie znali. Oni wcześniej w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Poznali się telefonicznie, nie wiem, tam miesiąc temu, ustalając jakieś szczegóły. I spotkali się dopiero tutaj. Wydaje mi się, że do partii, którą skomponowała Elżbieta Sikora, właśnie ten solista, wychowanek tej wielkiej skrzypcowej tradycji, już pomijając Stradivariusa, no to po prostu no to jest skrzypek, który gra Czajkowskiego, Szostakowicza, Weinberga. On się w tej muzyce dobrze czuje i tutaj po prostu wszystko wykonuje, a jednocześnie jest niesłychana ekspresja i emocja w tej muzyce. I ona jest taka bardzo, bardzo prawdziwa. Ja się naprawdę dałam wciągnąć tej muzyce. Myślę, że po prostu mamy no, ważny polski koncert skrzypcowy. A jeszcze trzeba dodać, że Elżbieta Sikora nie gra na skrzypcach, kocha ten instrument, komponuje co i raz kolejny utwór na skrzypce, nie znając go osobiście. To jest też ważne. Trudno to sobie wyobrazić z perspektywy osoby, która nie gra na instrumencie, ale to rzeczywiście efekt jest moim zdaniem bardzo udany. I ja powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy to była magia chwili, ale słuchając tej kadencji miałem takie wrażenie, że chyba wchodzimy w jakąś taką przestrzeń, która pozwoli danej kompozycji pozostać w kanonie. Być może to na wyrost, być może to ten moment koncertowy, ale miałem takie wrażenie, że tutaj się dzieje coś naprawdę ciekawego i ważnego. Kto wie, czy już nie wykuwa się w jakimś sensie moment dla tej kompozycji w historii. No, powiedziałem bardzo, bardzo, że tak powiem, górnolotnie i mocno, ale pozwólcie mi na taki moment emocji, ponieważ takie wrażenia miałem. Ja myślę, że to jest przede wszystkim rola solisty. Jeżeli solista będzie ten koncert ciągnął i po prostu proponował go orkiestram, z którymi współpracuje, no to on będzie żył i może zyska kolejnych wykonawców. Ja tylko jeszcze dodam, bo była mowa o tej kadencji. Gdzieś sam akurat w finale trochę się zgubiłem. Być może dobrze, żeby ten koncert trafił do kanonu, będę miał go okazję jeszcze raz usłyszeć, bo ta ilość wątków, które się tam pojawiła, nie pozwoliła mi przytrawić to jakoś w pierwszym słuchaniu. Oby tak było, żebyśmy mogli tego koncertu słuchać jeszcze nie raz. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Jeszcze się nie żegnamy, bo pewnie się spotkamy tu i ówdzie na Festiwalu Prawykonania, na którym pozostajemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobranoc.